Twojego podopiecznego. No i ty nie masz sukcesu swojego podopiecznego, gdy jesteś skaczem jako reprezentacja i konkurs dla wszystkich bardzo udany. Spodziewał się pan zwycięstwa Dawida? No liczyłem, że jak te skoki przełożą się te z treningów i z tych ostatnich zawodów, to wiedziałem, że jest mocny i będzie trudno go zatrzymać. Jak ocenisz też postawę Bartłomieja Kuska? Świetny występ, siódma pozycja. No Bartek ma też, jest to bardzo dobry zawodnik motorycznie i ma czasem takie przebłyski, że skacze bardzo dobrze i to też jest tak samo na treningach i o to nam chodzi cały czas i to będę powtarzał, że to co się zaprezentuje na treningach, żeby przenosić na zawody i to się udało i w wykonaniu dzisiaj Bartka ten konkurs naprawdę udany. Szkoda troszkę pierwszego skoku Maćka Koda, bo po prostu zepsuł skok. Jest pan za nowymi kontrolami na górze skoczy? No oczywiście ograniczył troszkę manipulacji i jestem jak najbardziej za. Jak wyglądają najbliższe plany treningowe i startowe? No będziemy, jaka grupa B, będziemy skakać, ale teraz z Łukaszem już też się mówi, będziemy skakać w Szczyrku we wtorek. Później się rozjeżdżamy, część pojedzie do Hinterzarten, część zostanie tu na Pucharze Kontynentalnym, jeszcze dokładnego składu nie ma ustalonego, teraz musimy siedzieć po zawodach i ustalić, ale rozjeżdżamy się, tak mówię, jedni do Niemiec, jedni zostają w Polsce i startujemy weekend Puchar Kontynentalnej Grand Prix. Nie macie obawy, że ta wysoka forma przyszła za wcześnie? To zawsze jakieś obawy są, to nie wiadomo, czy teraz czy my skaczemy tak bardzo dobrze, czy konkurencja troszeczkę słabiej, ale wiadomo, to jest sport zimowy i każdy liczy na to, że w zimie będzie dobrze i będziemy wszystko robić, żeby tak było. Tak, to wszystko na mojej stronie. Dzięki.